Xiaomi. Wymów tej nazwy jest całe mnóstwo, podobnie jak wersji tego drona, bo to jest wersja 2022, a po drodze mieliśmy wersję 2020, no i oczywiście oryginalną, Xiaomi Fimi X8. To jest ta najnowsza i część z Was, która gdzieś tam obserwuje mnie na Instagramie, zastanawia się, dlaczego tak długo mi zeszło ze zrobieniem tej recenzji. Otóż miałem przygodę z serwisem tego drona, wysyłałem go do Chin, więc jeśli chcecie posłuchać, jak przebiega taka gwarancja w Chinach, to zostańcie do końca, na koniec opowiem tę historię, a tymczasem lecimy z testem. Dlaczego tym dronem warto się zainteresować? Bo po parametrach pomyślelibyście, że za 2000 zł, jeśli wiecie gdzie kupować, można mieć DJI R2S, bo przesłona to 1.6, czyli nawet lepiej niż w najnowszym Mini 3. Swoją drogą jest recenzja, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Półcalowa matryca, 48 megapikseli, zdjęcia nocne, 10 km zasięgu w ogóle, dzięki najnowszemu systemowi transmisji obrazu, system zdalnej identyfikacji, duża odporność na wiatr. No i tak jak mówię, jeśli zamawiacie go w Chinach z wysyłką z Europy, to idzie go dostać za 2000 zł. W Polsce, z tego co widziałem, jest to około 2700 zł, a więc jeśli zamawiacie w Chinach, to taniej niż Mini 2, a jeśli w Polsce, to trochę drożej niż Mini 2. I oczywiście do Mini 2 będziemy sobie go trochę porównywać, bo no, bądź co bądź, jest to chyba najbliżej tak cenowo. Jak wyglądają zdjęcia i filmy z tego drona, ile lata na baterii, jak daleko poleci faktycznie, czy będzie to 10 km, no i najważniejsze, dla kogo jest ten dron, bo dla pewnej grupy osób jest. Zapraszam do materiału. Jeżeli chodzi o samą jakość wykonania i w ogóle bryłę, to tu się praktycznie nic nie zmieniło. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film na temat tego drona, tylko jego pierwszej wersji, a możliwe, że tak, bo to chyba jeden z najpopularniejszych filmów na tym kanale, to już wszystko wiecie. Tu nie różni się prawie niczym, wszystko jest tak samo. Natomiast czy trzeba było tutaj coś zmieniać? Ja uważam, że nie, bo jest naprawdę fajnie wykonany, plastiki są dobrej jakości, spasowanie elementów bardzo dobre i ogólnie no, przyjemnie się to trzyma w dłoni. Aparatura również tutaj niczym się nie różni od poprzednika, telefon lub tablet trzymamy tutaj jakby na środku, mamy dedykowane przyciski, chociażby do startu, lądowania. Taki multifunkcyjny przycisk, no i dwa pokrętła. Jedno do sterowania gimbalem, a drugie do zmiany ekspozycji. No i proszę, można DJI? Takie pokrętło poproszę w Mini 3, a nie jakiś tam zoom, którego 3 osoby używa. Tutaj dalej nie ma czujników omijania przeszkód, więc funkcję śledzenia, którą zaraz Wam pokażę, należy używać ostrożnie. Zaczniemy tak trochę nie po kolei, czyli od zasięgu lotu. I tutaj oczywiście informacja. Wszystkie te dane zawsze będą się różnić w zależności gdzie latacie, jakie macie warunki pogodowe i wiele innych czynników. Dlatego ja nigdy nie robię po prostu testu zasięgu i tyle, tylko staram się to porównać do innego drona. I jeśli oglądacie moje inne recenzje i porównujemy sobie tam go z innymi dronami w innych miejscach, no to jakąś tam perspektywę Wam to daje, bo tak jak mówię, tych czynników jest bardzo dużo. I tym w tym miejscu udało się odlecieć na nieco ponad kilometr, podobnie jak Mini 2. Był prawie identyczny ten zasięg i to było nie tylko w polach, tylko powiedzmy mieszanie, bo było trochę pól, trochę domów. Czy to jest dużo? No, na pewno nie jest to 10 km, jak mówi producent, ale jak na cenę drona i ogólnie same warunki, to myślę, że jest ok, biorąc pod uwagę, że uzyskał taki sam wynik jak Mini 2. Jakość tego podglądu może jakaś super piękna nie jest, ale przez prawie cały czas był stabilny i wszystko było widać. Co do czasu lotu, jaki uzyskamy z takiej jednej baterii, było to około 25-27 minut, w zależności od warunków i stylu latania. Wiadomo, jeśli latacie w trybie sportowym, pałujecie go, no to będziecie mieli krócej, jeśli latacie delikatnie, to pewnie uzyskacie bliżej tych 27 minut. Mówię o tym trybie sportowym nie bez przyczyny, bo bardzo mi się ten tryb sportowy tutaj podoba. To jest taki, ma taki vibe Sparka, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, bo jak wyszły miniacze, to owszem, tutaj tryb sportowy jest, natomiast jest tak flegmatyczny ten tryb sportowy, w sensie te obroty są takie wolne, bardziej to służy do szybkiego przemieszczania się z punktu A do B, a nie do jakiejś tam zabawy. W Sparku było to takie mega dynamiczne, te obroty i tak dalej, i tutaj jest trochę taki powiedzmy powrót do tego, bo fajnie się tym lata, bardzo fajnie reaguje na te wszystkie drążki i naprawdę sprawia to dużo frajdy. Podgląd z tego drona oczywiście uzyskujemy na aplikacji. Są tu chociażby takie funkcje jak dynamiczny punkt lądowania, czyli na przykład jeśli wystartujecie, a potem się przemieścicie z aparaturą, to dron nie będzie lądował w tamtym miejscu, tylko w miejscu, gdzie Wy już się jakby przemieścicie. Albo na przykład system, który oblicza sobie ile baterii zostało i jak daleko jesteśmy i odpowiednio wcześniej rozpocznie procedurę powrotu do domu, tak żeby tej baterii faktycznie wystarczyło.
wystarczyło. Oto takie pierdoły, które troszeczkę zwiększają bezpieczeństwo lotu. Mamy tutaj trzy systemy lokalizacji, tam chyba był GPS, GLONASS i jakieś Baidu, także no on oczywiście wie, gdzie jest i w razie utraty zasięgu to spokojnie wróci sobie na miejsce startu, wysokość tego powrotu również możemy ustalić. Mamy też oczywiście tryby autonomiczne, ten, który Was najbardziej pewnie interesuje, to tryb śledzenia i owszem, jest taki, lata, śledzi w miarę w porządku, oczywiście czasem się potrafi delikatnie zgubić, możemy też sobie włączyć taką orbitę, tutaj również się potrafi zgubić, no ale umówmy się, w większości dronów ten tryb śledzenia to jest raczej taki trik na imprezę niż jakieś tam faktycznie użyteczne narzędzie. Tylko pamiętajcie, że tutaj nie ma czujników omijania przeszkód, więc jeśli jakieś drzewo albo słup wyrośnie na drodze tego drona, to on go nie będzie widział i po prostu się rozbije. Także jak na razie całkiem nieźle, ale teraz niestety musimy przejść do kamery, a dokładniej do obrazka, jaki ten dron produkuje. Porównamy go oczywiście do Mini 2, tak jak już mówiłem, jako bezpośredniej konkurencji cenowej. No i niestety tutaj, pomimo tych 48 megapikseli, to niestety te piksele, owszem, widać. Wiadomo, dopóki nie robicie jakiegoś kropa, zooma, nie wiadomo jakiego, to jest w porządku. Bardzo dobrze wszystko widać i powiedziałbym, że ilość szczegółów jest ok. Natomiast no, jest słabiej niż w Mini 2, który, tak jak mówię, jest podobny cenowo. I to wychodzi zarówno w zdjęciach, jak i w samym filmie. I nieważne, czy dadzą tutaj nam jakieś tryby nocne, HDR-y, czy inne bajery, no to po prostu ten obraz będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Choć można to nazwać trochę czepialstwem z mojej strony, bo tu na przykład wrzuciłem na Instagrama zdjęcie z Fimi i owszem, część z Was wyczuła tutaj podstęp, ale prawie 30% twierdziło, że jest to obrazek z Mini 3. Więc o ile nie potrzebujecie RAW-ów do jakiejś ciężkiej obróbki, bo te RAW-y raz są, a raz nie ma na tej karcie pamięci, to ogólnie nie powiedziałbym, że ta kamera jest zła, tylko może bardziej, że nie jest aż tak przewidywalna. Gdy oglądamy porównanie mojego egzemplarza Xiaomi do Mini 2, to te różnice widać dopiero przy większej obróbce lub przy bardzo dużym zbliżeniu. Obrazek z Xiaomi jest taki, powiedziałbym, bardziej akwarelowy, ale to mój egzemplarz. Chcę po prostu zwrócić uwagę na kontrolę jakości w Xiaomi, bo sporo osób narzeka, że ich obraz jest delikatnie rozmyty lub gdy robi się zimniej, to obraz z tej kamerki wychodzi jeszcze gorzej, więc no jest tutaj spora loteria. Mój trafił się ok, ale bardzo możliwe, że jeśli Wy go zamówicie, to ta kamerka może dawać nieco gorszy obraz. Ale czy to bardzo przeszkadza? Ja bym powiedział i tak, i nie, bo jeśli ktoś szuka, owszem, drona wakacyjnego, ale głównie po to, żeby właśnie porobić fajne fotki czy fajne filmiki, to w każdym przypadku będę polecał Mini 2. Pomijając wagę i rozmiar, no to po prostu jak na tę cenę produkuje naprawdę świetny obrazek. Z drugiej strony taki Fimi ma kilka plusów, których Mini nie ma i dla niektórych osób będą one ważniejsze niż właśnie ta jakość obrazka. O jakich osobach mowa i o jakich plusach mowa? Po pierwsze, sama frajda z lotu. Mini 2 jest mega precyzyjny i bardzo dokładnie reaguje na nasze ruchy drążków. W tym już tak dokładnie nie jest, jeśli gdzieś tam się obracamy, koniecznie chcemy zrobić jakąś idealną orbitę, to jest to nieco utrudnione, ale tej precyzji nie potrzebujemy na przykład właśnie w tym trybie sportowym. I tutaj naprawdę bawiłem się świetnie, bo miałem takie poczucie, jakbym latał tym Sparkiem, który był mega dynamiczny. I tak do czystej zabawy frajdy, to ten jest dużo lepszy od Mini 2. I oczywiście ja wiem, że to nie jest FPV, nie latamy tutaj 140 km na godzinę, aczkolwiek niektórzy nie potrzebują tego albo nie chcą się uczyć, tylko po prostu chcą mieć coś takiego pomiędzy właśnie lataniem i zwiedzaniem sobie świata z góry, a czymś, co nisko nad ziemią mogą sobie wykorzystać jako taki trochę dron sportowy. Jednocześnie mając takie poczucie, że jak puścimy drążki, to dron sobie wyhamuje i będzie się zachowywał tak jak zwykły dron na GPS-ie. Kolejna rzecz to odporność na wiatr. Jak kolega kolegi testował zasięg, to miał co chwilę powiadomienie, że wiatr jest zbyt silny i dron nie będzie w stanie wrócić do bazy. Nic mu się tam niby nie działo, no ale z tyłu głowy było takie nieprzyjemne uczucie. Ten to tak jakbyście troszeczkę zamocowali cegłę na śmigłach i puścili ją gdzieś, żeby leciała. Nic się temu nie dzieje, wiatr mu nie straszny i faktycznie ta odporność jest dużo większa. I tak jak lecieliśmy w tamtą stronę, to ani razu tego drona nie zniosło, nie było żadnych powiadomień. Zero problemów. Więc jeśli ktoś faktycznie szuka drona do zdjęć i filmów, to Mini 2 wciąż będzie lepszym wyborem. Ale jeśli ktoś szuka drona do zabawy, żeby sobie polatać, pozwiedzać świat, porobić całkiem przyzwoite zdjęcia, które jeśli wrzucicie na Instagrama, to naprawdę nikt się nie szczai, czy to jest z tego czy z tego drona, to Fimi jest naprawdę dobrą opcją. Jest solidnie wykonany, lata jak trzeba, może nie jest tak samo precyzyjny i nie ma tak dobrej jakości kamery, ale tak jak mówię, nadrabia w kilku innych kwestiach. Po pierwsze cenowo, bo jeśli dobrze go zamówicie,
to dostaniecie go za 2000 zł. Po drugie, odporność na wiatr. No i po trzecie, sama frajda z lotu. Na początku wspominałem o mojej przygodzie z tym dronem, jeśli chodzi o wysyłanie go na gwarancję. Otóż, gdy go dostałem, to nie utrzymywał wysokości. W sensie, no, działał jak należy, pozycjonował się, natomiast jak tylko puściłem drążek, to on automatycznie leciał w dół i sobie lądował. Napisałem do Xiaomi bezpośrednio, kazali wysłać logi z czarnej skrzynki, zdjęcia z wszystkich stron oraz zdjęcia tych śrub tutaj, czy na pewno go nie rozkręcałem. Po wysłaniu minął jakiś tydzień i powiedzieli, żeby odesłać go do Chin. No więc pojechałem sobie do punktu pocztowego jakiegoś tam kurierskiego, zapytałem, ile taka przesyłka będzie kosztowała i powiedzieli mi, że to będzie 300 zł. No więc sporo. Napisałem tam do tego Xiaomi, że no słuchajcie, trochę to jest drogo, jak można to inaczej załatwić? Oni powiedzieli, nic się nie martw, w zamian za to dostaniesz dodatkową baterię. Jest to dodatkowa bateria. Nie wiem, czy ona jest nowa, bo jest taka tutaj opieprzona jakby klejem. Natomiast sprawdzałem ją sobie na aplikacji i niby cykli jest tutaj zero, więc nie wiem, być może wykorzystali plastik, ale ogniwa wymienili. W każdym razie działa i jest za darmo. No i czekałem na powrót tego drona 2-3 miesiące, jak dobrze pamiętam, więc no sporo. Z drugiej strony w Polsce musicie dopłacić 700 zł, jeśli chcecie mieć tego drona, więc też dużo. A domyślam się, że nikt nie kupuje go do pracy, w sensie on nie zarabia na siebie i jak tam przez jakiś czas go nie ma, to tracicie pieniądze, tylko to jest raczej zabawka, więc nawet jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, że musicie gdzieś tam go wysłać, no to aż tak nie będzie go szkoda. Tym bardziej, że to nie jest tak, że każdy, który przychodzi prędzej czy później ląduje na gwarancji, tylko z tego, co mi wiadomo i z tego, co czytam fora, to są całkiem nieźle wykonane drony i one się tak często nie psują. No ja po prostu miałem pecha. Podsumowując, dla kogo jest ten dron? Jeśli nastawiasz się głównie na filmowanie albo robienie zdjęć i na tym Ci najbardziej zależy, to ja dalej będę polecał Mini 2. Ogólnie większości osób dalej będę polecał Mini 2, bo jest to taki najbardziej kompletny dron w przystępnej cenie. Jest lekki, mały, długo lata, ma przyzwoity zasięg, dobrą kamerę, no i oczywiście sprawdzony serwis. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz DJI albo po prostu chcesz mieć drona do zabawy, który utrzyma się w powietrzu i nie będzie kosztował fortuny, to myślę, że Xiaomi jest całkiem fajną opcją, zwłaszcza jeśli, tak jak mówię, po prostu szukacie drona do zabawy. Ja brałem go z RC Going, mają całkiem niezłe ceny i wysyłkę z Europy, więc doszedł szybko. Link do tego sklepu zostawię Wam w opisie tego filmu, ale czekam na Wasze opinie. Co myślicie na temat Xiaomi? Czy wybralibyście go pomimo tej słabej kamery, czy mimo wszystko najbardziej zależy Wam na jakości obrazka? Przypominam, że zrobiłem recenzję tego małego potworka. Będzie niedługo porównanie do Autela Nano Plus, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli ten odcinek się podobał, pamiętajcie o łapie w górę. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się! Ale to, że oni dalej nie dają tej plastikowej osłonki na gimbal, tylko o, tak przychodzi z taką pianką tutaj, to jest dla mnie niewytłumaczalne.